Grupa polityczna Parlamentu Europejskiego, Europa Narodów i Wolności, odbywa właśnie swoje posiedzenie w Polsce, w Warszawie i właśnie mile wspomina krucjatę pod Wiedniem, jak trzeba było walczyć o chrześcijańskie, łacińskie oblicze cywilizacji europejskiej, to pod wodzą króla Jana III udało się tę bitwę wygrać. A teraz wszyscy sobie przypominają, bo Europa znów staje przed taką obcą agresją cywilizacyjną i znów trzeba wodza, który by nas poprowadził do zwycięstwa w obronie naszej łacińskiej cywilizacji. I przy tej okazji przyszliśmy uhonorować pomnik króla Jana III. Przy Tobie, Panie, stoimy i stać chcemy. To zawołanie polskich monarchistów przypomina nam postawę służby ponadczasowym zasadom i ponadczasowym wartościom. W polityce nie tylko trzeba umieć zwyciężać, ale też trzeba wiedzieć, dla jakich celów można i należy pracować i walczyć. Nasza praca musi zawsze być pracą na rzecz tego, co dobre, a nasza walka musi być zawsze walką przeciwko wszystkiemu, co złe. Taką postawę pokazali nam najlepsi z królów. Starajmy się iść za ich przykładem, za ich sercem, za ich głosem. Niech swoim przykładem pozostają zawsze wśród nas. Myśląc o dzisiejszych problemach europejskich narodów i państw, szukamy w historii analogii, przykładów. Jednym z tych przykładów jest postawa polskiego króla Jana III Sobieskiego. Kiedy nad Europą zawisło zagrożenie zniszczenia ładu cywilizacyjnego, trzeba było porzucić interesy partykularne i stanąć w obronie zasad. Zwycięstwo w bitwie pod Wiedniem ukształtowało historię Europy. I to całej Europy, tej od Gibraltaru po Ural, od Grecji po Islandię. Dzięki temu zwycięstwu cała cywilizacja łacińska mogła się dalej rozwijać i mogła doprowadzić do najdoskonalszego w dziejach ładu i do największego w dziejach dostatku. Pierwsza, wcześniejsza o kilkaset lat obrona cywilizacji łacińskiej rozpoczęła się w Krakowie, w karczmie u Wierzynka, gdzie mieliśmy okazję gościć w ubiegłym roku. Po kilkuset latach bitwa pod Wiedniem była drugą obroną naszej cywilizacji. I dziś po raz trzeci Europa staje przed koniecznością takiej obrony. Otwarcie wszystkich bram dla obcych cywilizacyjnie najeźdźców jest aktem dla Europy samobójczym. Żaden kraj takiego otwarcia nie chce, a zmuszani jesteśmy przez Unię. Unię antyeuropejską. Jeżeli nawet Francja stałaby się Republiką Islamską, jeżeli nawet Niemcy stałyby się kalifatem, Polska z pewnością udzieli życzliwej gościny swym sąsiadom tracącym własne ojczyzny. Polska nigdy nie odmawiała schronienia potrzebującym. Zamykamy tylko drzwi przed agresją. Przed agresją obcej nam cywilizacji. Całym duchem jesteśmy dziś z królem Janem. Królu Janie, jesteś wśród nas. Tobie dzisiaj składamy hołd. Dziękuję bardzo. Z tej okazji chcielibyśmy teraz prosić panów posłów o złożenie uroczyste wieńca pod pomnikiem Jana III Sobieskiego.